Dzień dobry Państwu. To wielka przyjemność jest prowadzić, zapowiadać i chwalić się tym naszym domem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, kiedy mamy tak wspaniałą widownię. Dziękujemy za przybycie. Bardzo się cieszę. Nie wątpiłem w to, że nazwisko Erazma Ciołka na pewno pozwoli zgromadzić tak znakomitych gości. Właściwie gdybym chciał wymieniać, witać, to byśmy nie obejrzeli filmu. W związku z tym powitam wszystkich. No co spojrzę, to już prawie mi się ciśnie na usta jakieś wspaniałe nazwisko. Ale wybaczcie, najpierw zaczniemy od obywatela number one, którego reprezentuje pan Andrzej Pawlikowski, doradca prezydenta. I ma tutaj dla nas... Jeszcze. Ma dla nas niespodziankę. Może ja podtrzymam, a pan... Tak jak pobruszę, to było takie zdanie. Popatrzę na tak. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, mam zaszczyt odczytać list w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, skierowany do Państwa, organizatorów i uczestników dzisiejszego pokazu filmu o Erazmie Ciołku, fotograf Solidarności w reżyserii Pawła Woldana. Szanowni Państwo, fotografie Erazma Ciołka są wyjątkowym świadectwem dziedzictwa Solidarności. Tworzą też poruszający obraz naszych czasów. Pokazują troskę autora o los tego dziedzictwa na przestrzeni ostatnich dekad. Bardzo mnie cieszy, że ten wybitny artysta, mistrz fotografii i nieprzeciętny obywatel zostaje upamiętniony w jubileuszowym roku 35-lecia podpisania porozumień sierpniowych. Erazm Ciołek uchwycił wyjątkowe znaczenie wydarzeń sierpnia 1980. Pozostał też wierny ideałom Solidarności. Słynął nie tylko z talentu, ale również z niezależności. Swoją wyjątkową postawą udowadniał, że był kimś więcej niż reporterem zdarzeń i portrecistą osób, które Solidarność tworzyły. Do końca życia troszczył się o etos i o wartości sierpnia. Reżyserowi filmu, panu Pawłowi Woldanowi i jego ekipie, dziękuję za stworzenie obrazu o Erazmie Ciołku. Ufam, że postać fotografa Solidarności, tak znakomicie łączącego artystyczną doskonałość ze społecznym przekazem, będzie wzorem dla kolejnych pokoleń reporterów. Mam też nadzieję, że ten film przyczyni się do rozsławienia znakomitego dorobku Erazma Ciołka. Wszystkim uczestnikom dzisiejszego pokazu życzę, by pozostawił on w Państwu niezatarty ślad oraz piękne wspomnienie fotografa tak mocno przejętego sprawą Solidarności i wartościami, które są fundamentem naszej wspólnoty. Z wyrazami szacunku i sympatii, Andrzej Duda. Dziękuję. Dziękujemy panu Andrzejowi Pawlikowskiemu, doradcy pana prezydenta. Ale teraz też ważna bardzo osoba. Nie byłoby naszej pamięci ludzi, gdyby nie mieli dobrych żon. Okazuje się, że to jednak jest dobra inwestycja. Agata Ciołek jest jedną z takich. Właśnie pani Agata jest jedną z takich osób, a jest takich pań więcej. I to ja bardzo się cieszę, ponieważ ułatwiają nam przez to, że tak długo pamiętamy naszych kolegów, jak zachowujemy ich w pamięci i w takich konkretnych sprawach, jak filmy, spotkania, reportaże. Dlatego pani Agato, chylę czoła i proszę, oddaję mikrofon. Bardzo dziękuję. Oczywiście to trochę przesada, bo gdyby nie
firma Pados Studio Film pani Doroty Przyłupskiej, producenta tego filmu i przede wszystkim pomysł i determinacja reżysera tego filmu, czyli Pawła Woldana, który siedzi tutaj z przodu, to filmu oczywiście by nie było. No i dzięki mojemu mężowi, który robił świetne zdjęcia. Także im bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję stowarzyszeniu tu na ręce pana Stefana Truszczyńskiemu, że nas gości w swoich progach i przede wszystkim dziękuję miło państwu, żeście tak licznie na ten film przybyli. Dziękuję bardzo. Tak, to my bardzo dziękujemy. To jest nasz kolega, nasz przyjaciel, z którym bardzo wiele fantastycznych lat właściwie wielu z nas spędziło, znało go, no, lubiło to jest za mało powiedziane, także to jest wielki zaszczyt. A teraz państwo poznacie twórcę filmu, który za chwilę będzie pokazany, ma zdaje się aż 50 minut, pan Paweł Woldan. Bardzo proszę, reżyser. Jedno tylko powiem państwu, że nie zakłócam oklasków. Pan Paweł Woldan jest reżyserem ogromnej ilości filmów dokumentalnych. Nie wiem, czy 100, czy około 100, w każdym razie bardzo dużo. Nie znacie go, ponieważ te filmy oczywiście nie są lukrowane i one nie przebijają się na godzinę 20.00, tylko chodzą, jeżeli chodzą, to gdzieś tam schowane, albo w ogóle nie. Dlatego tak wspaniale się złożyło, że udało się, co się udało. Może pan opowie, jak to było i z kim pan współpracował? Dzień dobry państwu. Gdybym ja umiał opowiadać, nie robiłbym filmów. Bardzo przepraszam. Zapraszam na filmy. Chciałem tylko powiedzieć, chyba nie zdradzę tajemnicy, pani Agacie Ciołek ten film bardzo, bardzo, bardzo się podobał. Jeśli mam taką okazję, chciałbym państwu rzeczywiście przedstawić producenta filmu, pani Dorota Przyłupska. Proszę, pokaż się, Dorotka. Jest z nami również autor zdjęć, Andrzej Adamczak. Andrzejku, gdzie jesteś? Jesteś. I również autor muzyki, pan Andrzej Krause. Andrzejku, proszę. Rzeczywiście ja zrobiłem dość dużo filmów, ale od 6 lat jest to dopiero mój drugi film i chyba pierwszy raz pokazywany. Rzeczywiście mam wrażenie, że od jednego dnia, dwóch, kilku tygodni w Polsce się dużo zmieniło. Dziękuję państwu, bardzo dziękuję. Dziękujemy. I jeszcze panie Pawle, może na pana ręce list od prezydenta. Jakoś się podzielicie. To jest. Już nie będę nudził, za chwilę film. Pokażę państwu tylko forum dziennikarzy sprzed lat. Właśnie tu jest Erasm Ciołek, który dostał wtedy Gloria Victis złotą. To się udało. Stowarzyszenie Dziennikarzy bardzo to zabiegało. A również było nam strasznie miło, że nagrodziliśmy pana Erasma Ciołka naszą najwyższą nagrodą, laurem SDP-u. Także to są takie dobre rzeczy. I te zachowajmy w pamięci, a teraz zapraszam.